Dzisiaj ostatnie wideo z serii biżuteryjnej. Była już biżuteria dla jesieni, dla zim, dla wiosen. Dzisiaj czas na typy letnie. Zapraszam. Biżuteria dla typów letnich, czyli 3 z 12 typów urody. Jeżeli nie znasz jeszcze 12 typów urody, kliknij w link pojawiający się nade mną albo ten, który znajduje się w opisie do tego wideo. 3 typy letnie to można powiedzieć te, które mają dosyć delikatną paletę, czyli jasną, ale delikatną też, ponieważ zgaszoną i oczywiście chłodną. Czyli 3 słowa, 3 atrybuty, które opisują każde lato, to kolory jasne, chłodne i zgaszone. Oczywiście te 3 palety rozdzielają się właśnie na 3 typy urody, czyli mamy jasne lato, chłodne lato, zgaszone lato. I właśnie te słowa też powinny być kluczem do biżuterii każdego z nich. Paleta jasnego lata jest paletą najdelikatniejszą, najjaśniejszą, najbardziej pastelową i też w ogólnej stylizacji biżuteria powinna być dosyć taka delikatna. Delikatna to znaczy nie rzucająca się w oczy. Można powiedzieć dosyć skromna, pewnie też dosyć mała rozmiarowo, aczkolwiek to też będzie zależało od typu sylwetki, od tego jaką biżuterię wybierasz. Oczywiście w ogóle typ biżuterii, rodzaj biżuterii zależy bardzo od naszego stylu, ale dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na typie urody i na tym, co on może definiować, jeżeli chodzi o biżuterię. Więc wracając do jasnego lata, jasne lato powinno mieć taką biżuterię, która no, nie wyróżnia się zbytnio na tle całej stylizacji. Chłodne lato, oczywiście, jeżeli chodzi o ten słowo klucz, czyli chłodna paleta kolorystyczna, będzie składała się z kolorów, które no, nie zawierają ciepłego barwnika, nie mają ciepłych tonów. I też może to oznaczać, że biżuteria nie powinna posiadać ciepłych tonów, czyli nie powinna, jeżeli chodzi o metale, być, nie powinno być wykorzystywane żółte złoto, ale też nie powinny być wykorzystywane inne takie ciepłe kolory w biżuterii. Czyli jeżeli kamienie, to raczej niech one będą z odcieniem niebieskim, różowym, chłodnej zieleni, raczej niż jakieś bursztyny, topazy, czy inne jakieś żółto-brązowo-pomarańczowe kamienie. Na pewno też, ponieważ chłód w palecie lata możemy też przełożyć na chód, który znajduje się w biżuterii, ale biżuterii pod względem materiału. Czyli jeżeli pomyślimy sobie o złapaniu biżuterii, to ta biżuteria, która jest biżuterią chłodną, czyli metaliczną, będzie lepsza dla chłodnego lata niż ta, która będzie ciepła, czyli jakieś rzemyki, skóry, materiały, takie, które będą takimi naturalnymi, ciepłymi w dotyku no, tworzywami, materiałami, kamieniami. Także wybieramy raczej te, które są właśnie chłodne. Natomiast jeżeli chodzi o zgaszone lato, to znowu można by było powiedzieć, że przy zgaszonym lecie, czyli stonowanej palecie, jaką ten typ posiada, nie powinno być biżuterii, która się jakoś kolorystycznie, czy nawet taką wyrazistością, może stylem, nie powinna się ona wyróżniać na całej stylizacji. Czyli jeżeli stonowane lato, zgaszone lato będzie miało na sobie taką stonowaną stylizację, opartą o może jakieś brudne róże, może jakieś wypłowiałe zielenie, wypłowiałe turkusy, to nagle nie założę sobie plastikowych, takich cytrynowych, w odcieniu cytrynowym, bransoletek takich, które będą no, wyglądały po prostu jakoś tak przerysowanie, będą po prostu wyglądały tandetnie przy tym eterycznym typie urody. Czyli zgaszone lato powinno wybierać biżuterię, która właśnie nie będzie zbyt nachalna, jeżeli chodzi o styl, o kolorystykę, o sam może kształt. No, może to być jakiś wyróżnik stylu taka biżuteria, ale nie powinna biżuteria dominować nad całą stylizacją. Także pamiętajmy o tym właśnie, że dobieramy do tego słowa, które określa swój typ urody. Natomiast jeżeli zastanowimy się nad w ogóle czy tym takim pytaniem, czy złoto, czy srebro, to w przypadku chłodnego lata już odpowiedziałam. Natomiast w przypadku zgaszonego lata sprawa już nie jest taka bardzo jasna, że tylko te chłodne metale powinny być, czyli te srebrzyste, białe złoto, platyna, no wszystko co się błyszczy na srebrno, ale też zgaszone lato, ponieważ w swoim typie siostrzanym ma zgaszoną jesień, może zapożyczać troszeczkę tak więcej takiej etnicznej, złotawej biżuterii, pod warunkiem, że nie będzie to takie czyste złoto. Zgaszone lato może też decydować się na biżuterię, która będzie trochę takim jakby starym srebrem, starym złotem, czymś, co jest stylizowane właśnie na takie stonowane, zgaszone i to będzie
ładnie się komponowało właśnie z tą stonowaną paletą. Jeżeli chodzi o jasne lato, to oczywiście jasne lato ma w swoim typie siostrzanym jasną wiosnę, więc też może troszeczkę korzystać z jej palety takiej kolorystycznej. I skoro zapożycza trochę świeższych, wiosennych i cieplejszych kolorów z palety typu siostrzanego, to na pewno też może pożyczyć trochę biżuterii. Więc w przypadku jasnego lata, jeżeli będzie zapożyczona mała biżuteria, ale nie tylko w srebrzystych odcieniach, ale też w złocistych odcieniach, czyli żółte złoto, nie będzie to wielkim błędem. Także tak naprawdę, czy złoto, czy srebro, w teorii chłodne lato nie powinno nosić żółtego złota, jasne lato jak najbardziej może pożyczyć, natomiast zgaszone lato, bardziej to takie zgaszone złoto, czyli właśnie takie trochę jakby postarzone, troszkę takie zaśniedziałe, coś co nie będzie tak ewidentnie błyszczało się bardzo mocno na złoto. I teraz, jeżeli chodzi o ogólne wrażenie lata, lato jako kobieta bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często wygląda, czyli ma taką urodę, którą można określić jako eteryczną. Ponieważ te trzy słowa, czyli jasne, chłodne i zgaszone, które dotyczą palet typów urody, mogą też dotyczyć urody. Mogą, ponieważ nie zawsze jest to powiązane, ale w wielu przypadkach jest, więc jeżeli mamy urodę, która jest dosyć zgaszona, dosyć chłodna i dosyć jasna, to można powiedzieć, że to jest uroda, którą określimy taką eteryczną. Często też nazywamy ją po prostu urodą słowiańską. I to jest uroda, która nie lubi mieć takich przeciwstawnych ozdobników do swoich atrybutów, tak bym powiedziała. Czyli jeżeli paleta lata jest jasna, czyli jest właśnie, ma tą eteryczność w postaci jasności. Jasność w palecie lata, w urodzie lata, w biżuterii lata powiązane jest z tym, że lato po prostu ma w sobie dużo słońca, to znaczy są długie dni, a przynajmniej powinno mieć dużo słońca, są długie dni, długo jest jasno i właśnie też ta jasność w przyrodzie wpływa na tą jasność i delikatność w biżuterii, w kolorach, w stylu dla tego takiego eterycznego typu urody, czyli biżuteria, która będzie za ciemna, po prostu, będzie taka ciężka, będzie jej za dużo, będzie to lato bardzo mocno obciążała. Podobnie też jest, jeżeli chodzi o takie dopasowanie do materiału, z którego biżuteria jest zrobiona, czyli plastikowa biżuteria, która jest uznawana za taką najbardziej w swoim wydźwięku, może być uznawana jako nawet tandetna. Często kojarzona jest raczej z taką modą casualową, modą młodzieżową. U typów letnich sprawdza się zazwyczaj najrzadziej, ale też musimy oczywiście pamiętać to, co powiedziałam wcześniej, że dopasowujemy biżuterię nie tylko do typu urody, ale dopasowujemy też do tego, jaki styl nosimy. Także jeżeli chodzi o typ urody lato, to podsumowując, biżuteria, jeżeli chodzi o całokształt stylizacji, nie powinna zbytnio wybijać się na pierwszy plan. Ona powinna być takim uzupełnieniem. Są typy urody, jak na przykład wiosny czy zimy, o nich możesz obejrzeć sobie inne wideoporadniki, w których ta biżuteria może być taka wyrazista i mocna. Natomiast lato raczej decyduje się właśnie na delikatną, taką stonowaną biżuterię. Z zasady, oczywiście, z zasady. Cały czas to będę podkreślała, ponieważ oczywiście mogą zdarzyć się typy letnie, które będą miały styl albo osobowość, która będzie lubiła takie mocne dodatki, mocne wyróżniki, ale z zasady typy letnie lubią raczej być stonowane, delikatne, takie właśnie eteryczne. Więc podsumowując, całość dopasowujemy zawsze do stylu. Jeżeli chodzi o temperaturę biżuterii, jak już wspomniałam, chłodne lato, chłodna biżuteria, jasne lato może pożyczać żółte złoto, zgaszone lato pożycza te takie cięższe złoto od jesieni, ale to co ważne, nie odstaje biżuteria od sylwetki. Jeżeli chodzi o biżuterię, ważnym tematem jest również dobór biżuterii, dobór jej jakby wykończenia, tego jaką ma linię, jaka jest duża, jaka jest długa. Zależy nie tylko od typu sylwetki, ale też zależy od tego, znaczy nie od typu kolorystycznego, ale zależy też właśnie od typu sylwetki. Ja na dzisiaj dziękuję. Jeżeli pojawią się jakieś pytania odnośnie biżuterii dla typów letnich,
czy jakichkolwiek innych typów urody, zapraszam Cię do zostawienia ich w komentarzu. Także pytania do komentarza i ja zapraszam na następny wideoporadnik, który już wkrótce pojawi się na kanale i nie zapomnij subskrybować tego bloga. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.